Siemanko mordeczki, z tej strony Milek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przedstawię wam kolejne straszne historie widzów. Także jeszcze przed obejrzeniem pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę dla zasięgu oraz zapraszam was oczywiście na mojego Instagrama, wyświetla wam się właśnie teraz. Zaobserwujcie, polubcie zdjęcia, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Bez przedłużania lecimy już, słuchajcie, do historii. A jeśli jeszcze macie jakąś historię, którą chcielibyście opowiedzieć i żeby była ona na moim odcinku, wystarczy, że napiszecie ją w komentarzu. To było tak z 2-3 lata temu. Akurat była zima. Wracam z kolegą z dworu, a jako że byliśmy trochę daleko od naszych domów, to musieliśmy przejść przez most. I to była godzina jakoś 22, coś w tym stylu. Patrzymy, a koło nas pod tym mostem leży nóż. Ten nóż był w dodatku trochę czerwony i się wystraszyliśmy. I pobiegliśmy do swoich domów, a potem opowiedzieliśmy tą historię swoim rodzicom. Ta historia jest oparta na faktach. Gdy pojechałem do miasta, to poszedłem do sklepu, kupiłem 4-pak energetyków i jednego hot doga. Gdy kupiłem już, to poszedłem do parku, byłem wtedy sam, bo nikt nie chciał ze mną iść. Jak już doszedłem do parku, to usiadłem na ławce i zacząłem sobie jeść i pić. Nagle spoglądam wokół siebie i patrzę, a tu dziwota, nie ma nikogo, tylko jestem ja. Zdziwiłem się, bo zawsze jest w tym parku dużo osób. Chwilę po tym usłyszałem dziwny szept, myślałem wtedy, że to może ktoś szedł i rozmawiał przez telefon, ale nikogo nie było widać. Nagle widzę, jak bardzo mocno buja się karuzela. Pomyślałem, że to może wiatr, lecz wtedy nie wiało aż tak mocno. Chwilę po tym karuzela zatrzymała się gwałtownie i było słychać jakiś dziwny wrzask. Gdy jechałem do domu, miałem czucie, jak ktoś mnie śledzi. Jechałem wtedy rowerem, było już bardzo ciemno. Dojechałem do domu i ktoś mnie dotknął za plecy. Odwróciłem się, ale nikogo nie było. Od tamtego czasu minęło już kilka miesięcy. Teraz, moi drodzy, opowiem wam moją historię. Co prawda, nie jest ona prawdziwa, ale sam ją wymyśliłem i mam nadzieję, że wam się ona spodoba. Pewnego razu miałem straszny sen. Śniło mi się, że zmarła moja ukochana babcia. Ten sen tak mną wstrząsnął, że natychmiast się obudziłem cały zalany potem. Szybko ubrałem się i poszedłem do łazienki, by się ogarnąć. Kiedy szedłem, zobaczyłem zapłakanego tatę siedzącego w kącie na kanapie. Spytałem się go: tato, o co chodzi? Tata na to odparł, że zmarła babcia. I to właśnie tej nocy. Cały przerażony zacząłem płakać. Od tamtej pory mam traumę przed pójściem do łóżka. Także mordeczki, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, to wiecie co robić. Subskrybujcie, lajkujcie oraz polecajcie swoim znajomym, wiecie o co chodzi. No i pamiętajcie oczywiście o wpadnięciu na mojego Insta i zapraszam was na mojego Snapchata, gdzie robię dni z widzami oraz nie tylko. Także jak coś, to możecie dodawać. I to tyle, trzymajcie się, siemanko.